66 dzień protestów w obronie Zygmunta Miernika. Adam Czeletkowicz, wypowiedź dla Telewizji Narodowej. Witam wszystkich internautów i Polaków. Stoję w Warszawie przed sądem, najwyższym sądem, który jest symbolem gwałtu na narodzie polskim, ponieważ sądy, jako trzecia władza, niszczy ten naród, daje bardzo złe wyroki, niegodziwe, niepolskie. Umawiałem się z telewizją Republika na nagranie. Niestety jakoś mnie nie zaprosili ostatnio. I przyjechałem na sesję Telewizji Narodowej. Odnośnie sądów, co mogę powiedzieć? Sądy na przykład w Białymstoku są dyspozycyjne, z tego co mi wiadomo, względem polityków rządzących. Czyli jak była Platforma, to sądy dostosowywały się do idei Donalda Tuska, czyli idei niszczenia narodu polskiego. Były bardzo ostre prześladowania polskich narodowców, między innymi mnie samego, za film w obronie polskiej nacji, polskiej kultury przeciwko multikulti. Teraz się okazało, po wyborach, gdy PiS doszedł do władzy, nagle sąd mi umarza część kary, jaką zasądził za Platformę Obywatelską. Czy to przypadek? Myślę, że nie. Myślę, że ludzie na stanowiskach, na których powinni być naprawdę bez skazy, są zwykłe chorągiewki, które po prostu zmieniają się jak wiatr zawieje. I tym musimy się zająć. Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest niesprawiedliwy. Należy go zlustrować, zdekomunizować, zobaczyć jakie sędziowie wyroki wydawali, to wszystko jest w aktach, na jakiej podstawie wydawali, i zrobić sąd nad sędziami.